Minęło 30 lat. Od czego? Od założenia wydawnictwa Biblos diecezji tarnowskiej. Właśnie tutaj, w domu rekolekcyjnym Arka, w Gródku nad Dunajcem, spędzamy jubileusz tego wydawnictwa. Zapraszam do wspólnego przeżycia razem z pracownikami, z założycielami, z ludźmi związanymi z tym wydawnictwem, tych pięknych i wspaniałych chwil. Kiedy byłem alumnem, miałem za zadanie m.in. zaopatrywanie całego seminarium 330 alumnów w książki. No, wyglądało to kuriozalnie, ale z tym wiązały się pewne przywileje. Mogłem wynająć szerpów, tragarzy, bowiem po książkę trzeba było jechać, książkę trzeba było zdobywać, trzeba było paniom prawić komplementy w wydawnictwie, żeby na przykład zdobyć pierwszy mszalik, taki malutki, podręczny. Pamiętam, kiedy przywiozłem 20 egzemplarzy, wszyscy klerycy w takich potężnych plecakach dźwigali z wydawnictwa te pozycje książkowe. Oczywiście podróżowaliśmy zazwyczaj koleją. Romantyczne czasy. I rzeczywiście, gdy powstawało wydawnictwo, trudniej było wydać książkę, nawet ze strony edytorskiej, ale bardzo łatwo było książki rozprowadzać. Dzisiaj sami doskonale wiecie, że mamy olbrzymie ułatwienia, jeżeli chodzi o część edytorską, o wydanie książki błyskawicznie, z doskonałą tutaj oprawą, ale nie jest łatwo tą książkę sprzedać, rozprowadzić. Jakie wyzwania w dobie coraz szybciej rozpędzającej się cyfryzacji ma przed sobą Biblos? Dostrzegamy wiele wyzwań, których podjęcie w najbliższych latach wyznaczy priorytety działania wydawnictwa i księgarni. To na pewno ponowne analiza strategiczna rynku wydawniczego, uczenie się znaków czasu, dostrzeżenie, na ile człowiek, szczególnie młody, jest dyspozycyjny na przyjęcie Bożego objawienia. Również wyzwaniem jest trudny czas, w jakim znalazł się Kościół. I te różne czynniki niewątpliwie będą kształtowały naszą pracę przez najbliższe lata. To wszystko zmusza nas do nowego spojrzenia na zmieniającą się rzeczywistość, która jest wokół nas. Dzisiejszy jubileusz pomaga nam sobie uświadomić, w jak ważnym zadaniu uczestniczymy i jak trudne jest jego podjęcie. Dla nas, tworzących załogę wydawnictwa Biblos, dzisiejszy jubileusz jest okazją do wdzięczności Bogu za ten czas 30 lat i do ponownego zawierzenia Jemu tego dzieła. Wszystkich w jakikolwiek sposób związanych z naszym wydawnictwem proszę o modlitwę w naszej intencji i zapraszam do naszych księgarni. Jak ksiądz biskup zachęciłby młodych ludzi, żeby sięgnęli po literaturę religijną, chrześcijańską, bo teologia może być ciekawa też. Jest bardzo ciekawa, będzie jeszcze bardziej ciekawa w czasach zamętu. Drodzy młodzi przyjaciele, pamiętam, w piątej klasie zaczęło się szaleństwo czytania książek. Czytałem na potęgę, nawet w nocy byłem taki udręczony, gdy szedłem do szkoły i trwało tak gdzieś to do trzeciej klasy licealnej. Myślę, że dzięki temu udało mi się zdobyć taki niezależny, wolny świat. Światopogląd oczywiście zbudowany na relacji z Bogiem, ale także zrozumieniem człowieka, zrozumieniem kultury, zrozumieniem historii. Dlatego jeżeli chcecie się rozwijać w różnych kierunkach, pamiętajcie, że książka jest rzeczywiście naszym najwspanialszym przyjacielem. Poszukujcie ustawicznie świata, który właśnie za pośrednictwem książek może się tworzyć nie tylko na zewnątrz was, ale wewnątrz was. Doszło mnie słuchy, że pani tutaj jest odpowiedzialna za to dzisiejsze wydarzenie, że dużo tutaj jest pani pracy przy tym jubileuszu. Jakby mogła pani coś opowiedzieć, skąd w ogóle pomysł, inspiracja?
Pomysł na jubileusz to nie tylko był mój pomysł, ale wszystkich pracowników, którzy wiedzieli, że zbliżają się 30 urodziny Biblosu i mieli takie ogromne pragnienie spotkania i świętowania tego dnia wspólnie razem. Ponieważ zmienił nam się dyrektor, ostatnio dość często nam się zmieniał i ksiądz Bartosz, który przyszedł teraz, bardzo się ucieszył, że mamy takie pragnienie i on tak naprawdę rozwinął tą ideę i wprowadził w czyn. Ja mu tylko tak trochę pomagałam, ciesząc się razem z nim, a myślę, że to też dużo przyczyni się do tego, że mogliśmy się w końcu poznać. Mamy 5 sklepów i niektórych pracowników w ogóle nie widziałam na oczy jeszcze, bo zawsze przez telefon rozmawialiśmy, a dzisiaj było mnóstwo radości z takiego wzajemnego poznania się i te reakcje, a to ty. I myślę, nie tylko ja się cieszyłam, widziałam, że druga strona też się cieszy, że możemy się poznać swoje dzieci, swoich współmałżonków i jak widać na spotkaniu jeszcze nie możemy się sobą nacieszyć. Zawsze jak przychodzę do Biblosu, to widzę Państwa uśmiechniętych, radosnych, skorych do rozmowy i pomocy. Co Państwa motywuje i napędza? To pytanie z jednej strony oczywiste, a z drugiej strony nie do końca. Przede wszystkim, może to zabrzmi tak bardzo wzniośle, ale nasz Bóg uważam jest Bogiem radosnym, prawda? Takim, który naszej stronie od tego, by nie wiem, mieć ciągle głowę spuszczoną, smutną minę. Uważam i powtarzam często klientom, że dobry humor to jest jedyna rzecz, którą warto się zarazić. A jakby mógł Pan opowiedzieć jakąś jedną historię ciekawą bądź zabawną związaną z Biblosem, to jaka by to była? Och, myślę, że trochę powiem czasu, by było wszystkich opowiedzieć. Praca z klientem to jest coś, co dostarcza nieprzerwanie nowych jakby wzruszeń, obserwacji. Naprawdę wzruszenia różne się zdarzają, czy śmieszne historie. Jedna pani przyszła do nas, rozmawiamy, jak to mamy w zwyczaju, jak sama pani wspomniała wcześniej. Ona tak mówi, a później popatrzyła na mnie, miałam iść do spowiedzi, ale jak sobie tak porozmawiałam z wami, to już nie muszę. Co panu dała ta praca? Ta praca jest pracą zespołową, więc daje taką satysfakcję, że rodzą się owoce naszych prac, jakby zasilone jeszcze energią, czasem i właśnie jakąś taką dobrą wolą, dobrymi emocjami innych ludzi. Właściwie nigdy nie wiadomo, co się narodzi, bo to jakby nie tylko z nas się poczyna, ale także innych ludzi, z którymi pracujemy, zatrudnionymi w Biblosie i z ludzi, z którymi współpracujemy, autorami, innymi redaktorami. No więc to takie radość z rodzenia się owoców pracy, to jest zawsze jakiś wymierny efekt satysfakcjonujący każdego, kto pracuje. Jakby pani miała przypomnieć sobie albo podać jakieś najpiękniejsze wspomnienie z pracy, to jakie by to było? Najpiękniejsze? No to chyba takie nasze spotkania integracyjne, biblosowe, podczas których prym wiódł zastępca dyrektora, ksiądz Teodor Szarwark. Ponieważ on naprawdę traktował nas jak swoją rodzinę, zawsze organizował jakieś konkursy, gry, zabawy, zagadki dla naszych dzieci. One uwielbiały go, bo nigdy nie potrafiły powtórzyć tego, co on im kazał zrobić, jakieś sztuczki. Wspaniale opowiadał dowcipy, więc rzeczywiście dbał o taką miłą, rodzinną atmosferę i dzięki niemu rzeczywiście Biblos jest teraz, nadal, chociaż niestety już ksiądz Teodor zmarł, jest nadal naprawdę jak rodzina, jest wspólnotą, nie tylko jest miejscem pracy dla dobra Kościoła, ale też jest rzeczywistą wspólnotą. Wielokrotnie dzisiaj jest podkreślane, że Biblos to jedna wielka rodzina i właśnie w czym ta rodzinność się objawia? Jest to prawdą. W dużej mierze jesteśmy rodziną. Może w pewnym sensie z naszymi klientami. Każdy człowiek, który przychodzi do naszej księgarni, jest traktowany przez nas obydwie jako ktoś szczególny. Staramy się
zrozumieć tego człowieka. Staramy się oddać, tak myślę, całe swoje serce. Przychodzą różne osoby i takie z problemami również, które potrzebują jakiejś porady. Przychodzą też klienci z dziećmi do nas, babcie z wnukami. Potrafią też przyjść i powiedzieć, że książka się podobała, żebyśmy poleciły następną, że to był strzał w dziesiątkę. To jest też taka dla nas ogromna radość. Chociaż też są czasami takie dni, że człowiek też jest zmęczony i czasami głowa boli. Ale gdy przyjdzie taki człowiek i powie, że się cieszy, że jest zadowolony z muzyki, z danych, którą żeśmy zaproponowały, z książki, to jest takie dla nas wynagrodzenie. Przychodzą babcie, które z kieszeni wyciągną dwa cukierki i mówi tak: dziewczyny, weźcie sobie do kawy. Zwykłe takie cukierki z kieszeni wyciągnięte od takiej babci, ale to jest coś najpiękniejszego. To tak, jakby to była nasza babcia. No i to też daje nam wiele radości. No i to są takie chwile piękne, gdy na przykład też klientki w stanie błogosławionym przychodzą do nas, a później przyjadą z wózeczkiem, cieszą się, pokazują dzieci. To takie jest naprawdę wspaniałe, wspaniałe w tym trudnym czasie. Wydawnictwo Biblos współpracowało z wieloma wybitnymi personami, na przykład jak ksiądz profesor Heller. Wydało książkę, na podstawie której największa państwowa telewizja Japonii nakręciła film dokumentalny o papieżu. Jak to jest być dyrektorem wydawnictwa z taką historią? Spojrzenie na historię wydawnictwa przez pryzmat tych chlubnych kart z dziejów tego wydawnictwa na pewno uczy pokory. Chociażby właśnie wspomniana tutaj przez panią redaktor publikacja Pełny Wymiar, która składa się z korespondencji z Janem Pawłem II, ale także tak naprawdę szeroka gama książek dotyczących biblistyki, także katechetyki, homiletyki, kaznodziejstwa, również właściwie wszystkich dziedzin teologii, filozofii. Uczy nas tego, byśmy podejmowali nadal śmiałe kroki, wyznaczając kolejne horyzonty pracy naszego wydawnictwa, przy tym pamiętając, by nie zagubić, nie zatracić tego skarbu, który wspólnie wypracowaliśmy.